Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy z Metina z pustą głową. Oczywiście z Markiem was trochę przywitam. O Jezu, ale mi się zasmarknęło, kurwa. Wybaczcie, no ale tutaj za dużo się freestyle'ów Eldo nasłuchałem. Dobra, ale mniejsza z tym. Przejdźmy tutaj, bo teraz mam wam do ogłoszenia konkursik sobie zrobimy na kanale. Z okazji 10 odcinka, który ostatnio wybił już w tej serii, postanowiłem, że możemy zrobić sobie taki konkursik. Konkurs będzie bardziej przeznaczony raczej do twórców filmów, jakichś tam intro i tak dalej, bo chciałbym, żebyście mi mianowicie zrobili intro do serii tutaj właśnie z Ravi. Nagroda do wygrania oczywiście będzie też dosyć moim zdaniem dobra, bo będzie można wygrać aż 2 miliardy, czyli 2KKK. No Youngów tutaj na serwerze, nie? Więc, no nie wiem, na takie intro może poświęcicie z godzinę, jeśli dobrze pójdzie. Może troszkę więcej, w sumie nie wiem ile tam się intra robi teraz do Metina, bo sam oczywiście nie tworzę intr. No ale, no, jednym słowem to i tak jest moim zdaniem najszybszy sposób na zarobienie, bo szybciej raczej nie zarobicie 2KK tworząc takie intro. Dobra, no to powiedzmy konkurs, nie wiem do kiedy będzie. Będzie do odwołania, aż ktoś stworzy jakieś fajne intro, bo w sumie nie mam za dużo aktywnych widzów. Dlatego nie wiem, ile może taki konkurs naprawdę potrwać. Może i trwać miesiąc, może i dwa, może i tydzień, nie mam pojęcia naprawdę. Dobra, także konkurs jest do odwołania, a teraz przechodzimy do let's playa. Na razie nie wiem, co sobie porobimy, zaraz coś tam ogarniemy. Tutaj biolog widzę, że mamy kolejną misję, tutaj nie zaczynałem jeszcze. Zaraz sobie pójdę, wydropię mistyczne zioła troszkę może i pooddajemy je. Dobra. To ja teraz jadę podropić mistyczne zioła i widzimy się przy oddawaniu. No to do zobaczenia. Muszę wam powiedzieć, że już tu chwilę biję sobie te EZO i nie leci mi nic. To za fajne nie jest, no ale jeszcze trochę pobiję. Chociaż ten jeden chciałbym wydropić, żeby móc oddać. No bo z pustymi rękoma nie chcę też wracać, nie? Jeszcze w międzyczasie jednego sobie metka tutaj ubiłem, no to zobaczymy, co może poleciało nam ciekawego, nie? Aha, dobra. Nie wracajmy do tego lepiej. O ja pierdolę, co tutaj idzie na nas. O kurwa, nie, no nie zdążę chinąć, o. A nie, dobra, zdążyłem. Czyli jednak, no za szybko po prostu wnioski wyciągam. Dobra. Dalej tutaj hitamy sobie metka. No ten dzwonek już lepiej bije niż tamten, oczywiście tutaj już 600 po 700 już hity nawet z krytem. Kryt tutaj często wchodzi, bo mamy 21% kryta, no to... To ciekawie to już wygląda, nie? Jeszcze nam dojdzie od bransoletki i to już będzie w ogóle fajnie. Dobra. Nie będę was tutaj już zanudzać dłużej, was męczyć z tym całym biciem metka. Widzimy się już w M1 prawdopodobnie. Kurwa, zobaczcie, ludzie. Po kurde tylu próbach, tylu tutaj już siedzę, tyle dropię. Jeszcze powiedzmy, gdyby były te pelerynki, które mi się przed chwilą akurat skończyły, to jeszcze by jakoś to można było tutaj dropić, no ale bez pelerynek to lipa. Dobra, jedziemy do M1. Dobra, jesteśmy koło biologa. Ciekawe, czy nam w ogóle zaliczy te mistyczne zioła. Jak nie zaliczy, to kurwa nie chcie, tylko tutaj kurwa dorwę. Uff, masz szczęście, pół godziny dropienia kurwa jednego zioła, ja pierdolę. Nie, ja będę kupować, to nie ma sensu dropić tyle. Dobra, idę sobie teraz trochę z tej gry. Potem jeszcze wejdę trochę podropić. Na razie nie będę dropić, bo mam tutaj szopek postawione na koncie, gdzie mam surę, więc potem jeszcze sobie na wyżynce podropię, kiedy indziej. Dzisiaj już nie będę nagrywać wyżynki, dzisiaj tak sobie for fun trochę podropię i może jutro nagram jakieś metki czy coś. No to do zobaczenia za jakiś czas, nie? Siemanko. Słuchajcie, wbiję sobie tak do M1, chwilę sobie tutaj biję i nagle widzę, ktoś wystawia szopek. Takie staleczki po 100 KK wystawił. Zobaczcie, ładne staleczki, 10 miecze, 15 strzały, 3 dpz z HP. Tutaj 15 miecze, 2 kpz i 5 dpz, taka klasówka bardziej. I jeszcze taka, 15 sztyle, 15 dwuręka z HP.
No to ja myślę, że każda z tych salek pójdzie co najmniej po 300. Tą wystawię nawet za 500. Takiego FMS-a kupiłem za 40 kaka. Spróbuję za 80 go sprzedać i te budki kupiłem za 80 kaka, ale tu jest taka klasówka bardziej, więc myślę, że za jakieś 140 pójdą. Dobra, to tylko tak was informuję. Dobra, to na razie. Cześć, słuchajcie, widzimy się troszkę po dłuższej przerwie. Minęły 2 dni i na razie sprzedałem jedną stalkę za 400 kaka albo 450, już nie pamiętam. Tą 2 KPZ co miała i 15 mieczy, taka klasówka bardziej. I chyba 5 DPZ, coś takiego. Jeszcze mi została do sprzedania 1 5 KPZ, 15 strzały, 3 DPZ i KD oczywiście full. I 2 15 do PHPS, sztylety, dwuręka i HP, nie? Także tą bardziej pod PHP myślę, że sprzedam za jakieś 600 kaka. Chociaż, no nie wiem w sumie czy pójdzie za tyle, no ale na razie niech sobie za tyle stoi, w sumie nie przeszkadza mi to. A ta druga sobie stoi już jakiś drugi dzień, w sumie jak każda z tych stalek, za 400, no i mam nadzieję, że za tyle pójdzie. Dobra, chciałem was tylko obecnie poinformować. Obecnie mam tyle kasy. Jeszcze chyba na shopie coś tam jest, albo i nie. O nie, dobra, bo ja przełożyłem kasę, to jednak tylko tyle mam kasy. Dobra. No to poinformowałem was. Widzimy się na Wyżynie, albo jak jakaś inna stalka pójdzie. Dobra, to do zobaczenia. Dobra, tak jak obiecałem, widzimy się ponownie. Staleczka poszła, ta tańsza. Tutaj jeszcze jedna została. Ta, no chyba ona za tyle nie pójdzie, no ale na razie niech sobie postoi. Najwyżej ze sceny jutro zejdę. Ale dzisiaj niech jeszcze sobie postoi, to jutro zejdę do 550 powiedzmy. Czyli kasa już prawie na tą nagrodę konkursową jest. No lada chwila będzie, nie? Co tu mamy? Hełm 10-10. O kurwa, coś przytania mi się wydaje. Kurwa mać, czekajcie. Teraz te ceny poszły w górę. To wydaje mi się, że to jest przytania troszkę. Dobra, to sobie kupimy taki chemik. I go sobie wystawię za 400, albo nawet 500 spróbuję sprzedać. Coś tu mamy jeszcze ciekawego. Budki. A w sumie za 45 kaka pójdą chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy na pewno pójdą za 45, ale to już inna kwestia. Spróbuję drożej sprzedać za 50, może uda się. Coś jeszcze tutaj może kupimy, tak jeszcze na wizji, tak na szybko. Nie planowałem tego, szczerze wam powiem. Dopiero do gry wbiłem. Sprawdzimy sobie teraz szybko jeszcze tak. Coś może się trafi. A, taki tam szponek do dupy trochę. Dobra, niech czas mi tu nie leci. Dobra, nic ciekawego już nie znajdę. Dobra, to widzimy się za... No nie wiem, albo jak pójdzie stalka, albo na Wyżynie, zobaczymy co tam dalej będę robić, nie? Bo szczerze nie mam pojęcia. Dobra, to do zobaczenia. Muszę was przeprosić, bo już niestety dzisiaj nie zdążę nagrać Wyżyny. Jest godzina już taka trochę późniejsza, no i... Też powiem wam szczerze, że ostatnio mam takie dni, że wracam do domu z Lugany, bo tu siłownia, tu szkoła i ogólnie jeszcze obowiązki, więc... No nie jest łatwo, jeszcze YouTube do tego oraz ja mam też inne zainteresowania, więc... No ciężko czas na wszystko znaleźć, nie? Ta doba jest jednak za krótka, więc no, musicie mi wybaczyć, nie? Przepraszam za te ciągle więc... No ale już naprawdę jestem dzisiaj tak zmęczony. Tak jeszcze spojrzę, może jakieś okazje tutaj znajdę, coś ciekawego. Coś na czym mogę zarobić, od wczoraj nic nie sprzedałem. Chyba, czekajcie. To, że wam tamta stalka poszła, to wam mówiłem na pewno. No jedynie te krwiste kamienie, co tam kiedyś kupiłem, ale to tam w sumie nic takiego. A oprócz tego to nic nie sprzedałem, nic się u mnie nie zmieniło. Tam nawet chyba nie wystawiałem dzisiaj tych ulepszaczy. Też mi się ulepszacze kończą, będę musiał trochę podrobić. Ogólnie wam powiem, że teraz mam taką samą chęć do gry, ale już niedługo się wezmę bardziej. Zamierzam już coś tutaj podbić, już tutaj skill napy będziemy wbijać, tylko muszę te 2 kaka zebrać na ten konkursik. Czyli tam ta stalka pójdzie, hełmik pójdzie i już będzie. I ostro zabieram się za zbieranie na tęczaki z rady i egzo. I oczywiście kół, ale kół to tam w sumie nie jest taki wydatek, nie? Tak jeszcze patrzę, może coś tutaj okazyjnie, kurczę, kupię jednak. Ale chyba... Czekajcie, to ma 5 bonów? Nie, 4, dobra, to nie ma 5.
Ale chyba mi się jednak nie uda nic kupić ciekawego. Tęcz lśniące. Kadek szamana. Przywołania bossów. Mam dwa chyba nawet przywołania. Kiedyś jakiś koleś sprzedawał po 5 kaka. Na razie ich nie wykorzystuję, bo po co w sumie, nie mam na co. Tutaj diabły, bransoletka, 10 PZ. No, kurwa, jak ty nie no. Już trudno. Prostal ninja plus 9. Aha. Chyba sprzedał już tą koleś, stalkę. Skrzydełka. Syfy. Bardzo słabe. O, może tutaj coś kupimy. Już takie widzę itemki. O kurwa, dojebał z cenami, nieźle. 50 kaka, tutaj 4, chociaż to za 8 by poszło, aż mi się nie chce tego naprawdę sprzedawać. 10 diabły, 15 strzały, to mało diabły. Tutaj co mamy? I tu, o dobra, drogie ceny, drogie ceny. Uff, no nic nie kupię już, dobra. Taki słaby ten odcinek trochę wypadł w porównaniu do innych, no ale obiecuję wam, że następny już będzie lepszy. Jakiś trolling może się nagra jeszcze. Wyżynka będzie na 100%. No i jakbym się postarał, chociaż kurde, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Jest jakaś szansa, że wbiję skill na G, ale naprawdę bardzo wątpię, bo zobaczcie sami. Tutaj to się sprzeda. No i EXO, czekajcie, po ile EXO chodzi, a tutaj nie ma EXO. Teraz nawet nie wiem, dobra, ja się muszę zorientować i wam po prostu na początku następnego odcinka powiem, czy damy radę to wbić, czy nie. Dobra, no to do zobaczenia, dziękuję wam za obejrzenie, jeśli wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, a na pewno to zachęci do tworzenia innych, dalszych materiałów z serii tutaj z Ravi, nie? Dobra, no to do zobaczenia.